O, cześć Leon. O, dzień dobry, panie Juliuszu. A co ty tutaj robisz? Co kombinujesz? Próbuję dopasować te organy do hali, bo wiem, że kiedyś znajdowały się tutaj największe organy. Aha, i szukasz miejsca, gdzie one były, no? Tak. No, kombinuj, zobaczymy, czy ci się uda. Tu chyba. Tak. Pod tą arkadą kiedyś były największe organy na świecie. A jak wielkie były te organy? Organy rzeczywiście były ogromne, miały ponad 16 tysięcy piszczałek. I wyobraź sobie, że niektóre z tych, no, piszczałek miały ponad 10 metrów wysokości. Słyszałem, że te organy zostały rozkradzione po II wojnie światowej. Tak jest. We Wrocławiu była wtedy taka sytuacja, że mnóstwo budynków stało bez opieki. Hala w sumie nieźle przeszła II wojnę światową, organy zachowały się w całości, ale szabrownicy rozkradli. To ciekawa rzecz, bo to były takie piszczałki, które wiadomo, że przydałyby się do zrobienia innych organów. Czyli mamy podejrzenie, że... Teoretycznie to mogła być firma, która robiła te organy. Tak. Albo jakaś inna firma konkurencyjna. Być może te piszczałki ukradli fachowcy. A jak można ukraść takie ogromne organy? Widzisz, rzecz w tym, że nie ukradziono całych organów, ukradziono tylko określone rejestry, określony rozmiar piszczałek. No i kiedy okazało się, że tutaj działają szabrownicy, wtedy władze miasta zdemontowały te organy i one w bezpiecznym miejscu przeczekały, aż wyremontowano wrocławską katedrę i w tej chwili we wrocławskiej katedrze mamy naprawdę ogromne organy. A tak właściwie, co jest takiego niezwykłego w tym kościele? Widzisz, Leon, wczoraj byliśmy w hali stulecia i tam oglądaliśmy miejsce, gdzie kiedyś były największe na świecie organy. W kościele świętej Elżbiety w XVIII wieku zbudowano najwspanialsze organy w całym Wrocławiu. Wrocławianie byli bardzo dumni z tego instrumentu, tu się odbywały wspaniałe koncerty. One miały nieco mniej piszczałek niż tamte z hali stulecia. Tak między 4000 a 3,5, ale to i tak jak na tamte czasy był wspaniały instrument. I jak mówię, wrocławianie mówili o tym, że to jest głos Śląska. Obejrzymy sobie. Widzisz, Leonie, rozmawialiśmy o kilku największych rzeczach na świecie, o największych obiektach we Wrocławiu. I w tym miejscu, w tym kościele w roku 1976 był największy pożar w powojennej historii Wrocławia. Spłonęło całe wnętrze tego wspaniałego kościoła, tej pięknej świątyni. Spłonęły także XVIII-wieczne organy Englera. Straszne. Ale wrocławianie postanowili je odbudować. Najpierw powstała ta makieta, tak na zachętę. A teraz zobaczymy, jak wyglądają odrestaurowane XVIII-wieczne organy. Dawaj. No co? Robi wrażenie, prawda? Tak. A co to jest? No to jest cały mechanizm, to jest ta maszyneria organów. A jak działają takie organy? No, to jest bardzo skomplikowana maszyneria. Wyobraź sobie, że tam na manuale, na klawiaturze organista naciska klawisz i tutaj się uruchamiają wszystkie te cięgła i prowadnice. One powodują, że odsłaniają się klapki i powietrze wtedy wpływa do tych rur organowych, do tych piszczałek. Ale wyobraź sobie, jak to było w XVIII wieku. Czasami te przewody, którymi płynęło powietrze, były wykonane ze skóry. No i myszy miały... Tak, tak, ze skóry i myszy miały używanie, także organista musiał żyć w przyjaźni z kotami.
Ja myślę, że on cały czas tutaj musiał przychodzić, sprawdzać. To był trochę taki mechanik, trochę taki majster klepka, który musiał cały czas czuwać i nadzorować działanie organów. Miał robotę 24 godziny na dobę. O, widzisz. To jest tutaj stanowisko dowodzenia. Bardzo proszę, panie Leonie, pan zajmie miejsce. Mogę? Proszę bardzo. No, będziesz mógł się chwalić kolegom, że grałeś na organach w Świętej Elżbiecie. Ja też się pochwalę. I zobacz, ile tutaj jest urządzeń do regulowania, bo trzeba poszczególne sekcje uruchamiać i wyciszać. I zobacz, tutaj są takie rączki. O! Tak? I klawisze. Musiałbyś nogami sięgać do tych dolnych klawiszy. O! A ile to całe złoto kosztowało, ta budowa i ten mechanizm? Renowacja organów kosztowała około 20 milionów złotych, także to jest rzeczywiście koszt ogromny. A jak myślisz, warto było? Nie wiem, na przykład ja za 20 milionów ustawię sobie życie. Fakt.